bardzo, sorry, takie dobre są. Jonasz mówi, że są pyszne te cukierki. Przyłazi to w kółko i wyżera. Cześć, dzisiaj dostaliśmy paczkę od Morela. Nie wiem z jakiej, że tak powiem, paki, bo kiedyś miałem kosę z Morela, a tu nas zaskoczyli czymś takim. Więc sobie zobaczymy, co tam jest. Mam nadzieję, że nie będzie tam głowy konia albo coś w tym stylu. Sam jestem ciekaw, co tutaj przysłali. O kurde. To już widzę, że jest jakaś zemsta. Chrupki. To na chrupek. List. Jakiś mniejszy. O! Więcej tego wszystkiego jest. Moje własne Morele. Ale faktycznie Morele. Ale gratisy, kurde. Ale te chrupki to jest, kurde, zemsta chyba. Czekoladki. O, o. Dobre. Same Morele. O, jeszcze coś tu jest. Morele Max. Ciekawe. Odwróć. Do nic nie ma. Chyba wszystko już wyciągnąłem, tak? Jasny list. Ale chrupek. To jeszcze list musisz otworzyć. A tu w tym co jest? Nie wiem. Pestka Morel? Otwórz. Może sobie zasadzimy. Ej, faktycznie pestki Moreli. Keramzyt. O kurczę, to cały zupełnie taki zestaw, żeby sadzonkę posadzić i wyhodować sobie Morele. A jak wyhoduję taką Morele, to też będę miał sklep? U nas nic nie rośnie. Nie, no to lepiej się trzymają sztuczne. Jest instrukcja. No właśnie ostatni punkt jest najgorszy, podlewaj. Kurczę, się brudziłem. Dobra. A tu wąglik w kopercie. To czekaj, to jeszcze jedna taka nieopisana koperta jest. Ach, kurwa. Ciekawe, ciekawe. Będzie w czym kawę pić. Suszone Morele to już widzieliśmy. Dżem też. No fakt, logo się zmieniło. Pozdrawiamy i zbijamy wirtualne piąteczki. Spoko. To co jeszcze zostało? Czekoladka. Odpiszę. Co to jest? Karmeli, a może jakieś karmelki? Kurde. O kurde. O kurde. Dobre. A musisz skosztować teraz. Trochę się w transporcie rozwaliło. To są skrable. Spoko. Dobra. Dzięki Morele. Zbijamy piąteczkę.